Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Waga Rzucam, a dzisiaj odcinek stricte konkursowy, bo pomówimy sobie o zasadach konkursu już jakiś czas temu zapowiadanego, w którym do wygrania będzie właśnie ten zestaw, czyli case oraz lotki Jamesa Wade'a. Zapraszam! Fundatorem nagrody jest oczywiście firma GoDarts, która przy współpracy z marką Unicorn przekazała właśnie taki zestaw na wygraną w tym konkursie, ale zanim przejdziemy stricte do zasad wzięcia udziału, to mały wstęp, który to jednak będzie nas w te zasady wprowadzał. Jak wiecie, współpracuję z firmą GoDarts i efektem tej współpracy są chociażby liczne rozdania na tym kanale, w których możecie brać udział, ale chciałbym Wam zwrócić uwagę, że na wszelkich emblematach, czy to też logo GoDarts jest dopisek profesjonalny sklep darterski. No i właśnie o ten profesjonalizm będzie się rozchodzić w dzisiejszym konkursie, bo zarówno firma GoDarts, jak i mój kanał staramy się podejść do tego darta najbardziej profesjonalnie jak się da, a taką naszą szerszą misją jest po prostu rozwój darta w Polsce. I wydaje się, że idziemy w dobrym kierunku, bo czy to ten kanał ogląda coraz więcej ludzi, czy właśnie medium GoDarts udaje się dotrzeć do coraz większej ilości zawodników, organizatorów, a także wszelkich innych osób z dartem związanych. Także myślę, że idziemy w dobrym kierunku i właśnie chcielibyśmy ukierunkować się na ten profesjonalny przekaz i profesjonalne zakupy, jeżeli chodzi o sklepy GoDarts. No i właśnie tym konkursem chcielibyśmy, abyście pomogli sklepowi GoDarts stać się jeszcze bardziej profesjonalnym miejscem do zakupu sprzętu. Jak wiecie, GoDarts ma swój sklep internetowy pod godarts.pl oraz sklep stacjonarny w Bielsku-Białej. Spokojnie, jeżeli mówię o pomocy, to nie chodzi absolutnie o pomoc materialną, tylko o pomoc merytoryczną. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było najlepszym punktem do zakupu sprzętu dla Was i żeby wszelkie potrzebne informacje czy też interfejs był jak najbardziej dostosowany do Waszych potrzeb. A propos interfejsu, to ten interfejs graficzny, czyli wygląd strony na GoDarts się będzie niedługo zmieniał, także te kwestie możecie pominąć, a ogólnie przechodząc już do meritum, będziemy Was prosić o opinię dotyczącą zakupów, czy to właśnie w sklepie internetowym, czy to w sklepie stacjonarnym. Zatem, przechodząc już wprost do warunków konkursu, no to pierwszym krokiem, jako że prosimy Was o opinię dotyczącą zakupów, jest jakikolwiek zakup, czy to w sklepie internetowym, czy stacjonarnym, oraz wystawienie opinii Google, do której link oczywiście zostawię Wam w opisie. A, no i oczywiście trzeba subskrybować ten kanał, ale to już robisz, prawda? Prawda? Prosimy Was o rzetelne, szczere i merytoryczne opinie dotyczące tych sklepów. Zwróćcie uwagę, co Wam się nie podobało, czego brakowało, może jakichś informacji dotyczących danego sprzętu, może trzeba by było to inaczej pogrupować, a może w ogóle pewnego sprzętu nie było, który powinien być i powinien być must have'em. Właśnie po to organizujemy ten konkurs, żeby poznać Wasze zdanie. A może wszystko było ok i chcecie nas pochwalić, to też oczywiście dajcie znać. Zależy nam na tym, żebyśmy poznali Waszą opinię i żebyśmy mogli stać się jeszcze bardziej profesjonalni sklepem darterskim. Jeżeli chodzi o czas trwania konkursu, to trwa on od momentu publikacji filmu do końca lipca tego roku. Wygranego lub wygranych, bo o tym za chwilę poinformujemy na początku sierpnia. Właśnie, czemu liczba pojedyncza czy mnoga? No bo nagrodą w tym konkursie jest taki oto zestaw i to jest jedna nagroda, ale jeżeli do końca trwania konkursu uda się uzbierać co najmniej 100 opinii na Google, obecnie jest 30 chyba parę, no to wtedy zostanie dorzucona co najmniej jeszcze jedna nagroda. Także jeżeli powodzenie tego konkursu będzie duże, jeżeli zbierzemy dużo rzetelnych komentarzy pomagających w rozwoju sklepu, no to wtedy tych nagród będzie więcej. A jeżeli chodzi o wyłonienie wygranych, no to po tym moim wstępie i próbie przedstawienia Wam motywacji właśnie takich zasad konkursu, pewnie nie zdziwicie się, że wygranym będzie komentarz, który najbardziej przyczyni się do rozwoju sklepu. No i to tyle. Myślę, że warunki są zrozumiałe. Jeszcze raz przypominam, że na dole macie link, który przenosi Was bezpośrednio właśnie do opinii googlowskich. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście klasycznie też zachęcam do zostawienia w komentarzu. No i to chyba tyle. Słyszymy się w następnych odcinkach. Dzięki!